z okazji przekazania samochodów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej i nadania proporca dla młodzieżowej drużyny pożarniczej. Dowódca uroczystości, druh Robert Motylewski, złoży meldunek członkowi Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Katowicach, druhowi Józefowi Gawlikowskiemu. Pod oddziałem, patrz, patrz! Na prawo! Patrz! Drogi prezesie, dowódca uroczystości Robert Motylewski melduje pod oddziałem gotowy do uroczystości. Pododziałem, baczność! Pododziałem, spocz! Teraz nastąpi odegranie hymnu państwowego i wyciągnięcie flagi na maszt. Pododziałem, baczność! Na prawo, patrz! Poczet flagowy. Flagę państwową na maszt podnieś. Do hymnu. Do hymnu. Pododziałem, baczność! Pododziałem, spocz! Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Zawiercie Marciszów przywitam przybyłych gości. Z racji wzajemnego szacunku bardzo proszę o brawa po wyczytaniu wszystkich. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Waldemar Andzel. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Danuta Nowicka. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Robert Barwas.
Senator Rzeczpospolitej Polskiej Barbara Dolniak. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pan Tomasz Bednarek. Naczelnik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Zawierciu pani Paulina Pietras. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu brygadier Łukasz Osikiewicz. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu nadkomisarz Paweł Sobota. Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Katowicach druh Józef Gawlikowski. Prezydent miasta Zawiercie pan Łukasz Konarski. Skarbnik gminy pan Marcin Gawłowicz. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pani Anita Czajkowska. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej pan Patryk Drabek. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Zawiercie pan Jarosław Mazur. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawierciu Stanisław Sokół. Przedstawiciel Nadleśnictwa Siewierz pan Sławomir Jurańczyk. Zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu pani Eliza Mikoda. Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich pan Robert Kleszcz. Proboszcz parafii ksiądz Henryk Niemiec. Koło Gospodyń Wiejskich w Marciszowie na czele z panią Ewą Rusek. Przedstawiciele Stowarzyszenia Wesołe Trzynastka. Krzysztof Żurek, firma Matitrans. Joanna i Dariusz Bednarczyk, firma Sęgam i Sęgam Sport. Tomasz Kwapisz, firma Viking. Agnieszka Karolczyk, Witold Karolczyk, Beata i Robert Pakulak, firma Świat Wędlin i Serów oraz Witkar. Krzysztof Kijas, firma Magnolia. Tomasz Nowak, firma Krospa. Pan Grzegorz Bednarz. Przybyłe jednostki ochotniczych straży pożarnych. Żerkowice, Bzów, Łośnice, Blanowice, Kromołów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce, Włodowice, Ogrodzieniec, Niwki i Mrzygłód. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Niwki. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kiepła. Adam Kiedzic, FCC Poland. Prosimy o brawa. Bardzo proszę o zabranie głosu prezesa jednostki OSP Marciszów, drucha Damiana Gawrona. Szanowni goście, panie, panowie, druhny, druhowie. Witam państwa w tym, nie ukrywam, bardzo ważnym dla nas dniu. Mówiąc nas, mam nie myśli na tylko druhnych, druhów naszej strażnicy, ale także wszystkich tych, którzy wspierali, wspierają i będą wspierać naszą jednostkę na różnych płaszczyznach. Bo straż to nie tylko to, co jest esencją, czyli ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska, ale też scalanie i integrowanie życia społecznego swoich małych ojczyznach. Przekuciem tych słów, w czym jakoby zmaterializowanej sentencji my dla was, wy dla nas, jest pozyskanie przez naszą jednostkę dwóch samochodów specjalistycznych. W 2020 roku otrzymaliśmy nowy, lekki pojazd terenowy typu pick-up marki Isuzu. Pojazd ten został sfinansowany z środków gminy Zawiercie oraz środków własnych jednostki. W 2023 roku dzięki głosom mieszkańców Zawiercia w projekcie budżetu obywatelskiego i przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz zgromadzeniu środków własnych naszą flotę zasilił pojazd ratowniczo-rozpoznawczy Ford Transit, mogący pomieścić 9 osób. Samochody te pozwolą w jeszcze bardziej profesjonalny sposób wykonywać codzienne obowiązki spoczywające na strażakach, którzy zobowiązali się do tej ciężkiej, ale wartej poświęcenia służby. Oba te specjalistyczne auta
pozwolą nam zwiększyć mobilność naszych druhów podczas różnego rodzaju działań, także tych pozaratowniczych. Specyfika utrenowania naszej gminy, jak i powiatu mają duży wpływ na rodzaj sprzętu, jaki pozyskujemy do naszej jednostki. Tutaj w tym miejscu niech mi wolno będzie podziękować prezydentowi miasta Zawiercie, parlamentarzystom, przewodniczącej Rady Miasta Zawiercie wraz ze wszystkimi radnymi, skarbnikowi gminy, komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, osobom głosującym w budżecie obywatelskim oraz wszystkim tym, którzy na co dzień wspierają naszą jednostkę. Drodzy Państwo, dzisiejsza Ochotnicza Straż Pożarna w Marciszowie posiada liczną i bardzo dobrze wyszkoloną oraz doświadczoną kadrę druhów, gdzie wielu z nich pełni służbę w strukturach Państwowej Straży Pożarnej bądź innych podmiotach związanym z systemem ratownictwa w Polsce. Jako jednostka posiadamy obecnie profesjonalny i bardzo nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy spełniający wysokie standardy jakości, który pozwala na sprawne i skuteczne podejmowanie działań na terenie powiatu i nie tylko. Ostatnie, nie ukrywajmy, bardzo ciężkie lata po raz kolejny pokazały, jak wspaniałych ludzi posiadamy w naszych szeregach. Dowód temu dały działania podczas pandemii COVID-19, m.in. podczas dezynfekcji placówek publicznych oraz dostarczaniu produktów żywnościowych dla osób, które nie mogły opuścić miejsca zamieszkania. Wykazaliśmy się także inicjatywą podczas wybuchu wojny w sąsiedniej Ukrainie. Zorganizowaliśmy w naszej jednostce punkt zbiórki żywności, artykułów pierwszej potrzeby i pomocy. Przekazaliśmy też sprzęt dla strażaków ukraińskich. Nie będę już mówił o szeregu innych działań, jakie podejmujemy każdego dnia, bo myślę, że wszyscy tutaj mamy tego świadomość. Jedne mniej, a drugie bardziej widoczne, ale każde z nich wnoszą coś dobrego. Dzień taki jak dziś jest też dobrą okazją na to, aby z refleksją pochylić się chwilę nad przeszłością i teraźniejszością, by móc lepiej zaplanować przyszłość. Owocem tej refleksji jest postawienie tablicy, hołdzie strażakom, założycielom i kontynuatorom działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiercie Marciszów. Tablica ta ma na celu upamiętnić imienia tych, dzięki którym ta jednostka powstała i dzięki którym mogła trwać i się rozwijać, czyli wszystkich tych, którzy nosili mundur strażaka ochotnika w Marciszowie. Nie zapominając o przeszłości, działając tu i teraz, czymś naturalnym jest wybieganie w przyszłość. Jednym z żywotnych celów każdej organizacji społecznej jest jej przetrwanie i kontynuowanie działalności. Dlatego tak niezwykle ważnym jest inwestowanie w młodzież i budowanie w niej poczucia obowiązku i dumy z bycia części strażackiej rodziny. Dlatego Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu Marciszowie nada w dniu dzisiejszym proporzec Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w uznaniu jej dorobku i tradycji jako symbol aktywnego działania. Na zakończenie z tego miejsca w imieniu swoim, zarządu oraz całej jednostki chcę serdecznie jeszcze raz podziękować wszystkim przybyłym oraz zaangażowanym w życie naszej straży. Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim. I tradycyjnie już chciałbym jeszcze przypomnieć słowa klasyka, że tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia. Dziękuję. W tej części uroczystości nastąpi uroczyste poświęcenie nowo pozyskanych samochodów dla jednostki. Bardzo proszę księdza Henryka Niemca o modlitwę oraz poświęcenie samochodów. Tyle dużo mówiłem, ale teraz mam inny ogląd strażaków, bo patrzę na was. Porty sztandarowe, młodzi, seniorzy. Wspaniałe przenikanie pokoleń. Widzę piękną współpracę między druhami, którzy tutaj służą już wiele, wiele lat, a młodymi druhami. Wymiana doświadczeń, przykład dawany młodym. Tak się buduje wspólnotę w jakiejś gminie, w parafii i dziękuję Bogu, że tak pięknie między wami ta współpraca się układała. Oby ten sprzęt, jaki posiadacie, temu celowi jak najlepiej służył. Piękne jest to, że to auto na pewno się przyda, jedno i drugie. I jedno z nich jest budżetu obywatelskiego. Czyli mieszkańcy Zawiercia uznali, że
jesteście tego warci, przepraszam takie określenie, że potrzebujecie samochodu, że część budżetu musi być na to auto skierowane. O ile pamiętam, prezesie, to dwa pierwsze miejsca żeście zajęli, tak? Jaki jest drugi? Drugie miejsce też zajęła nasza jednostka, zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki. Gratuluję, życzę zdrowia, siły, niech Bóg błogosławi. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Boże, Ty mocą swego słowa stworzyłeś wszechświat. Dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełem ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi i ratowaniu w czasie niebezpieczeństw. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa i świętego Floriana obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą tymi pojazdami się posługiwać. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi. Niech te pojazdy służą dobru wspólnemu, ułatwiają strażakom ich pracę. Błogosław Boże te auta w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pobłogosławię i za chwilę poświęcę proporzec. Młodzieżowa drużyna, no podziwiam, że tak prężnie działacie i już macie swój proporzec. Jestem związany z Kołem Łowieckim. 5 lat trwało, zanim udało mi się namówić, że powinni mieć sztandar. Bo każde koło powinno mieć sztandar, a młodzieżowe drużyny proporzec. Was nie potrzeba namawiać, rozumiecie, że on jest potrzebny. Idźcie za tym proporcem przez całą swoją młodość, budując przyszłość, byście kiedyś mogli iść za sztandarem strażackim i służyć Bogu i ludziom. Wszechmogący Boże, wszystko cokolwiek stworzyłeś jest dobre. Nie ma niczego, co byłoby złe samo z siebie, o ile przyjmujemy to z dziękczynieniem. Wszystko bowiem uświęca Twoje słowo i nasza modlitwa. Chwalimy Cię i uwielbiamy. Składamy Ci dzięki za tych młodych ludzi, którzy są zgromadzeni w młodzieżowych drużynach. Spraw, aby zgodnie pracowali, budowali swoją przyszłość, dbali o bezpieczeństwo w tym terenie, uczyli się na co dzień odpowiedzialności za siebie i za innych. Pobłogosław Boże ten proporzec w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jestem zachwycony tablicą, która powstała i na niej są tabliczki z nazwiskami strażaków w 100-letniej prawie historii istnienia OSP Marciszów. Zachęcam wszystkie jednostki OSP, byście, drodzy druhowie, w swoich jednostkach uwiecznili tych, którzy służyli w ramach waszej jednostki na przestrzeni wieków. To jest historia, to jest nasze dziedzictwo. O tych strażakach, którzy poświęcili swoje życie w służbie innym ludziom, nie można zapomnieć. Ich nazwiska będą wyryte w niebie, ale z pewnością zasługują na to, by były wyryte także na tablicach kamiennych. Panie Boże, wychwalamy Cię, to co Ty stworzyłeś jest dobre, służy innym ludziom. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił te kamienne, marmurowe tablice, na których są nazwiska druhów, którzy służyli w tej jednostce przez ostatnie 100 lat. Tym zmarłym daj wieczną radość. I każdy, kto przyjdzie na to miejsce, spojrzy na tę tablicę, niech się pomodli za tych zmarłych, a ta modlitwa niech będzie podziękowaniem za to, co oni robili na ziemi
służąc dobru wspólnemu mieszkańców tego osiedla. Te wszystkie drobne czyny, jakie uczynili, składają się na jedno wielkie dzieło, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Pobłogosław, Panie Boże, te tablice w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O przecięcie wstęgi i wręczenie kluczyków do nowych pojazdów prosimy parlamentarzystów, prezydenta miasta Zawiercie, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Łukasza Osikowicza, członka zarządu wojewódzkiego Józefa Gablikowskiego oraz prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pana Tomasza Bednarka. Thank you.
Dzisiejsza uroczystość to dobry moment, aby uczcić tych, którzy odeszli na wieczną służbę. Proszę prezesa jednostki o odczytanie nazwisk druhów, którzy odeszli z szeregów Ochotniczej Straży Pożarnej Marciszów na wieczną służbę od 1926 roku. Bronisław Karolczyk, Ludwik Cholewka, Stanisław Gajdzik, Stanisław Bilnik, Jan Bryła. Józef Nowak, Stanisław Gajdzik, Jan Hamerlik, Franciszek Nawara, Bronisław Rogoń. Jan Dworak, Mieczysław Rogoń, Franciszek Rogoń, Jan Chwilewski, Ignacy Dyszy. Piotr Bryła, Jan Makieła, Stanisław Mucha, Szczepan Tyński, Antoni Hamerlik. Konstanty Makieła, Józef Kukułka, Józef Hamerlik, Grzegorz Kukułka, Stefan Adamczyk. Władysław Nowak, Antoni Chwalba, Jan Cholewka, Stanisław Holenderski, Franciszek Lesiak. Jan Karolczyk, Józef Karolczyk, Józef Chruściel, Stanisław Garczyk, Józef Gajek. Stanisław Chmielewski, Józef Madejski, Teofil Karolczyk, Adam Karolczyk, Henryk Jurczyk. Stanisław Filipczyk, Zenon Zięba, Stefan Róg, Edward Cesek, Leszek Cesek. Zbigniew Cesek, Krzysztof Cesek, Agata Fertach-Cesek, Jan Chwalba, Zenon Gajek. Jan Rok, Stefan Ślipek, Jerzy Karolczyk, Stanisław Maciążek, Andrzej Wojdas. Krzysztof Nowak, Stanisław Rogoń, Władysław Gawron, Józef Brus, Józef Wojdas. Jarosław Hadrych, Dariusz Jankowski, Andrzej Gajek, Melania Chwalba, Jan Bryła. Władysław Borówka, Jan Wyleciał, Przemysław Bąk, Henryk Żurawski, Andrzej Dworak. Artur Miśta, Józef Skwarek, Wiesław Bąk, Stanisław Duda, Edmund Nowak. Krzysztof Szafruga, Gajek Jan, Damian Jankowski, Stanisław Pasiut, Zygmunt Gajek. Odsłonięcie tablicy prosimy parlamentarzystów, prezydenta miasta Zawiercie, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Łukasza Osikowicza, członka zarządu wojewódzkiego Józefa Gawlikowskiego. Zarząd Ochotniczy.
ochotniczej straży pożarnej w Markiszu podjął decyzję o nadaniu dla młodzieżowej drużyny pożarniczej proporcja. O nadanie proporcja prosimy prezydenta miasta Zawiercie oraz prezesa jednostki trucha Damiana Gawrona. Podajcie wasz na prawo, patrz. Poczesz sztandarowym młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Marciszów, wystąp. Poczet sztandarowy młodzieżowej drużyny pożarniczej do szyków stąd. W tej części uroczystości odbędzie się wręczenie odznaczeń. Prezydium Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Zawierciu numer 2/2023 nadało srebrną odznakę młodzieżowej drużyny pożarniczej druhnie Emilii Zielińskiej oraz brązową odznakę młodzieżowej drużyny pożarniczej druhowi Marcelowi Koronowiczowi. Odznaczeni wystąp. Medali prosimy prezydenta miasta, zastępcę komendanta powiatowego oraz prezesa jednostki. Oznaczeni wstąp. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą nr 3/2022 nadało dla druh Mateusz Stańczyk odznakę strażak wzorowy. Wyczytany wystąp.
O wręczenie medali prosimy członka Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, drucha Józefa Gabikowskiego, prezydenta miasta Zawiercie i prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Marciszów. Uchwałą Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej złotą odznakę zasłużone dla Ochotniczej Straży Pożarnej Marciszów otrzymuje pan dziedzic Adam. Srebrną odznakę zasłużone dla OSP Marciszów otrzymują druh Bąk Krystian, druh Abucki Grzegorz. Wyczytanie i występ. O wręczenie prosimy prezydenta miasta Zawiercie oraz prezesa jednostki. Odznaczeni wstąp. W tej części uroczystości prosimy o zabranie głosu zaproszonych gości. Prezydencie, szanowna pani naczelnik, czcigodny księże proboszczu, panowie komendanci, panowie prezesi, szanowni państwo przybyli na dzisiejsze uroczystości. W imieniu pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roberta Warwasa pozwólcie, że odczytam list gratulacyjny skierowany z okazji dzisiejszych uroczystości na ręce pana prezesa drucha Damiana Gawrona. Szanowny panie prezesie, uroczystość przekazania nowych pojazdów, odsłonięcia tablicy upamiętniającej zmarłych strażaków oraz nadania proporcja dla młodzieżowej drużyny pożarniczej
To wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla Ochotniczej Straży Pożarnej Marciszów, ale i dla całej społeczności lokalnej. Jestem przekonany, że przekazane dziś pojazdy wzmocnią Waszą zdolność ratowniczo-gaśniczą. Niezmiernie cieszy mnie również, że młode pokolenie ma chęć poświęcić czas i wysiłek, by poznawać zasady i przepisy związane z działaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, czego dowodem jest nadanie proporca Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Za Wasze poświęcenie, zaangażowanie i profesjonalizm składam najszczersze podziękowania. Życzę, by nowe pojazdy z Bożą opieką szczęśliwie dowoziły Was na miejsce akcji i z powrotem oraz skutecznie pomagały w pełnieniu tej jakże szlachetnej służby. Z wyrazami szacunku, poseł na Sejm Robert Warwas. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło z tego miejsca wszystkim Państwu pogratulować, zarówno w imieniu starosty Zawiercieńskiego oraz prezesa zarządu Gabriela Dorsa, jak i również we własnym. Panie prezesie, serdeczne gratulacje. Robi Pan kawał świetnej roboty i mam nadzieję, że tak dziarsko, jak dzisiaj szła tutaj poczet sztandarowy młodzieżowej drużyny, właśnie tak będziecie do każdej akcji podchodzić. Życzę tyle samo przyjazdów, co wyjazdów. Bóg z Wami. Dziękuję. Szanowny Panie Prezydencie, Panie Prezesie, Szanowni Komendanci, zaproszeni goście, a w szczególności Wy, druhny i druhowie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie dzisiaj na tą uroczystość przekazania tych nowych samochodów specjalistycznych, ratowniczych, poświęcenia tej pamiątkowej tablicy. I szczególnie cieszę w czasie takich uroczystości, kiedy widzimy młodzieżowe drużyny pożarnicze. Kiedy przypomnę sobie, jak ostatni raz byłem tutaj u Państwa w jednostce OSP Marciszów, to miałem tą przyjemność wspólnie z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadierem Jackiem Kleszczewskim i wspólnie z Wami, strażakami tej jednostki i wspólnie z młodzieżową drużyną pożarniczą Waszej jednostki uruchamiać po raz pierwszy w historii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program wsparcia dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. I dzisiaj widzimy, że te środki, które wtedy przeznaczyliśmy i od tego czasu przeznaczamy co roku na wsparcie młodzieżowych drużyn pożarniczych, przynoszą wymierne efekty w postaci właśnie powstawania nowych młodzieżowych drużyn, rozwoju tych istniejących już, bo potem Wy zasilacie szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej. Także jest mi niezmiernie miło i gratuluję Wam dzisiaj tego nadanego proporca. Gratuluję Wam tych samochodów, a ze strony swojej jako fundusz, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska mogę jedynie zadeklarować, że tak jak w poprzednich latach, tak jak w tym roku, tak i w kolejnych latach będziemy dalej wspierać Ochotnicze Straże Pożarne, zarówno w dofinansowaniu zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, dofinansowaniu zakupu drobnego sprzętu, także niezbędnego do akcji ratowniczo-gaśniczych, ale także wsparcia młodzieżowych drużyn pożarniczych. Niech te samochody, które dzisiaj przekazaliśmy tak w sposób symboliczny, zostały dzisiaj przekazane, służą Wam jak najlepiej, ale niech też jak najrzadziej będą musiały być wykorzystywane, bo to będzie świadczyło o tym, że jest naprawdę bezpieczne. Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie i gratuluję.
Panie Prezydencie, Panie Prezesie, Panie Komendancie, drogie druhny i druhowie, zaproszeni goście. Na wstępie chciałem serdecznie pogratulować jednostce pozyskania samochodów pożarniczych. Wiem, jak dużo trudu kosztuje pozyskanie samochodu pożarniczego, począwszy od zabezpieczenia środków finansowych na ten cel poprzez ustalenie odpowiedniej specyfikacji samochodu, wyposażenia go, sprzęt ratowniczy i gaśniczy. Życzę jednostce, aby te samochody bezawaryjnie służyły jak najdłużej. Słowa uznania kieruję również dla naszych najmłodszych druhen i druhów, którzy dzisiaj otrzymali piękny proporzec. Wiem, że w dobie komputerów, laptopów bardzo ciężko zainteresować młodzież innymi tematami i tutaj właśnie gratulacje, dziękuję za to młodzieży, że zainteresowali się ogólnie pojętą ochroną przeciwpożarową, wstąpili w szeregi jednostki OSP Marciszów. Na razie jesteście w młodzieżowej drużynie pożarniczej, natomiast za kilkanaście lat to wy właśnie będziecie wyjeżdżać do zdarzeń, do działań, ratując zdrowie, życie i mienie naszej lokalnej społeczności. I na koniec, drogie druhny i druhowie, w imieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, którego mam dzisiaj zaszczyt reprezentować, jak również kierownictwa Komendy Zawierciańskiej i wszystkich pracowników, życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz społeczeństwa, Wam i Waszym rodzinom. Życzę samych sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Szanowni druhowie, zaproszeni goście, w imieniu Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych bardzo serdecznie pragnę podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Jest mi bardzo miło, że mogę w tym właśnie uczestniczyć w takiej jednostce, jaką właśnie jest OSP Marciszów. A znamy się tutaj z kolegami już dosyć dawno. Jest to jednostka na pewno przodująca na terenie powiatu zawierciańskiego i samego województwa śląskiego. Dokonania ich w minionym okresie są ogromne. Poprzez remizę, przed którą stajemy, poprzez wyposażenie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę się powtarzał, bo przede mną już moi przedmówcy wiele ciepłych słów skierowali pod adresem druhów z OSP Marciszów, jak również ksiądz proboszcz swojej homilii właśnie tą sprawę bardzo wyraźnie naświetlił. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, co już się do tej pory zrobili i życzę takich samych albo jeszcze większych sukcesów w latach następnych. Dziękuję bardzo. Państwo, druhowie z OSP Marciszów, wszystkich straży. W imieniu pana komendanta powiatowego bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo zaszczycony tym, że mogę reprezentować policję, a więc służbę, która często współpracuje z wami. Powiem bardzo krótko. Dla policjantów z Zawiercia OSP Marciszów to synonim profesjonalizmu i służby, na którą zawsze można liczyć. Ja powiem tylko tak, troszkę z zazdrością patrzę na tą młodzież. Tak, zazdrościmy tego, że to, co powiedział przedmówca, że zamiast dzisiaj przed komputerem są tutaj. Gratuluję i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Czołem, druhny i druhowie. Powiem wam tak, że jestem niesamowicie szczęśliwy, jak widzę, co tutaj się dzieje w Marciszowie. I chciałbym wam wszystkim podziękować za to, jak działacie dla tej lokalnej społeczności druhowie. Ale to też nie stałoby się bez mieszkańców, bez tej społeczności, bez środowiska związanego ze szkołą,
bez koła gospodyń wiejskich, bez parafii, bez młodzieży i widać te efekty. Dlatego ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj z wami być i widzieć te rzeczy, które dzisiaj się tutaj wydarzyły. I chcę, żebyście wiedzieli, że zawsze od miasta będziecie mieć wsparcie, nie tylko finansowe, ale każdego innego typu, które sobie zamierzycie. Ponieważ jesteście skuteczni i ratujecie nas w różnych trudnych sytuacjach, w których się znajdujemy. I znaleźliśmy ostatnio. Dlatego serdecznie wam wszystkim dziękuję. Wierzę, że tak będzie dalej. Jestem z tej jednostki chyba najbardziej dumny w Zawierciu. Dlatego no, widzicie, że staramy się, żeby były tutaj dla was te efekty. Ale to nie działoby się bez pomocy i wsparcia dobrych ludzi. I tutaj chciałbym podziękować szczególnie posłom parlamentarzystom, panu Ewie Malik, panu Waldemarowi Andrzej, pani europoseł Jadwidze Wiśniewskiej, którzy czuwają, żeby tutaj się po prostu zawsze wszystko dobrze działo. Chciałbym również podziękować prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Tomaszowi Wernerkowi, który zawsze nam pomaga i jesteśmy po prostu wszyscy bardzo za to wdzięczni. Chciałbym również pomóc tym dobrym ludziom, którzy wspierają finansowo, czyli naszym sponsorom, bo bez nich to nie mogłoby się dziać, co się dzieje w tej chwili. Dlatego serdeczne podziękowania dla was wszystkich. Ale myślimy też cały czas o tym, co nas czeka, o przyszłości. Będziemy się starać dalej o dofinansowania i przemysł tutaj nas wspierających przy pozyskiwaniu środków na nowe samochody, nowy sprzęt. A już dzisiaj mogę wam ogłosić, że od poniedziałku zaczynamy informować na temat budżetu obywatelskiego na przyszły rok i mam nadzieję, że też będziecie składać skutecznie. Dziękuję bardzo. Panie pośle. Witamy posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Waldemara Andzela. Dziękuję bardzo, druhny i duchowie z jednostki OSP Marciszów. Szanowni państwo, szanowni goście, według godności i urzędów. Bardzo się cieszę, że tutaj mogłem dotrzeć. Przepraszam, że spóźniony mocno. Niestety w tym samym czasie też podobna uroczystość. A jak dobrze widzicie, jestem także duchem strażakiem. Nie tylko posłem na Sejm, ale duchem strażakiem. Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego, ale także wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Strażaków. I w tym samym czasie była uroczystość w OSP Szczekociny, gdzie było nadanie sztandaru. Też samochód, którego się niezwykle oni cieszą. Zresztą też dobra jednostka w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, tak jak tu jest jednostka OSP Marciszów. Chociaż to jest jednostka w powiecie zawierciańskim. Najlepsza, tak? I to nie tylko przez to, że ma bardzo dobry sprzęt, najważniejsze, że ma bardzo dobrych druhów strażaków, którzy się bardzo angażują swoją pracą. Podziękowania dla wszystkich tutaj za ratowanie życia, zdrowia, mienia ludzkiego. To nie są tylko wyświechtane słowa, bo ja sam potrzebowałem w grudniu pomocy, żeby strażacy ratowali życie moje, rodziny i mój dobytek. I uratowali. Przyjechali o 2 w nocy. Akcja trwała 12 godzin z pełnym poświęceniem. Ale wszyscy druhowie się spisali i wszystko uratowali. Także trzeba powiedzieć, że działacie najlepiej jak tylko możecie. Oddajecie całe swoje serce dla służby, dla innych ludzi. Także jeszcze raz podziękowania. Podziękowania także, że są tworzone i tutaj jest także młodzieżowa drużyna pożarnicza, jest nadany proporzec. To jest przyszłość, przyszłość Straży Pożarnej. Straż Pożarna jest organizacją wielopokoleniową.
gdzie tutaj są starsi, gdzie seniorzy, gdzie w średnim wieku młodzież, ale także dzieci są, które z przyszłością Ochotniczej Straży Pożarnej. Ja często występuję o to w parlamencie, ale także jestem doradcą pana premiera Mateusza Morawieckiego i na Radzie Doradców jestem, najczęściej zabieram głos w temacie właśnie Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej i nakładów na te niezwykle potrzebne instytucje, które cieszą się największym prestiżem w państwie polskim. Ruchów strażaków jest 700 tysięcy członków. To jest najliczniejsze ze wszystkich organizacji społecznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze raz chciałem wam tu podziękować, bo wiele razy, wielokrotnie w jednostce byłem, i to nie tylko od wielkiego święta, od wielkiego, jak to mówią, dzwonu, ale także na zebraniach duchowi mnie tutaj proszą. Nieraz mogę przeprosić, że nie zawsze mogę być, bo tych jednostek jest bardzo dużo. Jestem jedynym posłem, który zjechał tutaj wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na zebraniach, a tych jednostek jest 163 jednostki w okręgu wyborczym, w powiecie zawierciańskim, w powiecie będzińskim, Sosnowcu, Jaworznie, Dąbrowie Górniczej, najwięcej oczywiście jest w powiecie zawierciańskim, ale ta jednostka jest na pewno w powiecie zawierciańskim, a i w województwie jedną z najlepszych jednostek. Myślę, że tak dalej będzie. Dalej tutaj druhowie będą się świetnie rozwijali, będą działali dla innych ludzi. Niech święty Florian czuwa nad jednostką OSP Marciszów. Dziękuję bardzo. A jeszcze mam podarek. Podarek jeszcze, torba ratownicza dla druhów strażaków z OSP Marciszów. Bardzo się cieszę, chociaż podejrzewam, że już taki sprzęt mają, ale tego sprzętu nigdy za wiele tutaj wiem, bo wiem, jak często składają właśnie wnioski, także podziękowania, to co pan prezydent, podziękowania dla samorządu, przeznacza środki, podziękowania dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tutaj w obecności pana prezesa Tomasza Bednarka, bo tutaj wiem, jak dużo daje doposażenia. Zresztą nie tylko tutaj, ale no naprawdę dużo, dużo tego sprzętu tutaj przychodzi i oczywiście warto, bo naprawdę najlepsza jednostka na tym terenie. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże!